Dzień dobry, Reniferek! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Jo, drugi dzień świąt. Pierwszy, no. To już na jutro mamy nagrane. Pierwszy dzień świąt. Takie prostackie prace kulinarne, poranne, wolniły u nas kreatywność i wymyśliliśmy nową tradycję bożonarodzeniową dla strzelców, dla łuczników. O Boże. Ojej. Mamy upolować kurczaka? Nie wiem, o co chodzi. Chyba nie konia. Żeby na drugi dzień świąt było. Na więcej, na dłużej by wystarczyło. Nie ludzina. Konina. Kebaby będziemy robić koni? To będzie. To będą czterometrowe zawody. Będzie celowanie do bałwanka. Dla mniej wprawnych. Guziczki. Tak. Poczekajcie. Do bombki. Aha. Tak. Okay. No tutaj jest taka ewentualnie mniejsza wersja bombki. Aha. A dla mistrzów. Do gwiazdki, walka, to będzie turniej o złotą gwiazdkę. Yeah. O ja. Tutaj serniczek, fartuszek. Od samego rana. Tak jest, tutaj cały czas aktywny i przydatny w kuchni od sercowniczki Natalii. Tutaj serwetki od Artura. Sercownicy są wszędzie, po prostu wszędzie. Zobaczył schaby. Nawet kapuście? Sprawdź, w razie czego. Dziewczyny z Remkiem już tu zaczęły przystrajać nasze najpiękniejsze na świecie łucznicze cele. Jest bombka, jest bałwanek. Już trochę przestraszony, także już chyba podsłuchał, co go dzisiaj czeka. A drugie pomożesz mi to przykleić? Posmarujesz klejem? Tak, klejem dotkniesz kółeczka. O, super. I gdzie przykleimy, Remciu? Postawimy tu klej. Tu do bałwanka, tak? I gdzie? Tutaj? Tak? Dobra. I dociśniesz rączką, żeby się trzymało? Dociśnij. O, pięknie. O, przesunęło nam się. O, jeszcze raz. Bosko. Jest. Teraz się będę trzymać. No, bałwanek już prawie gotowy. Trzymaj. To teraz bombkę jeszcze. To posmaruj ten kwadracik teraz klejem. A miała być bombka. Ustrzelimy dziś bałwana. No chodź, zastrzelimy go. Jest boski Rudolf. To jest prawdziwy, nosaty Rudolf. Zobacz, jaki ten bałwan jest zdziwiony, a no jaki właśnie. Będzie za chwilę zdziwiony. No, mówię, że już coś podejrzewa. Już się zasłania. O-o. Za co ty masz teraz bałwana pirata? Tak. Mój bałwan zabija inne bałwany. Bo to Jezu, bałwany. Jakieś tak. Bratobójcze walki. Święta, święta. Rozpoczynamy pierwsze międzynarodowe zawody bałwanowe. Tak jest. Ustrzelimy dziś bałwana. Let's the hunt begin. Bardzo politycznie. Ale ustalmy, sędzia, gdzie główny odległość? Ucznik. Pierwsza odległość. Jak to robimy? 5 kroków. Dobra. Może 5 stóp. Takie kroki robi Rafał podczas romantycznego spaceru z domu. Z łukiem i strzałami na plecach. 10? No. To? Dobra. Stąd zaczynamy też. Z 10 kroków, tak? Jakie są kroki? O, czekajcie. Mam tu specjalną Wow, dobra.
No zaczynaj ktoś inny. No, kto no naczelny bałwan. Ty już jesteś naszykowany, proszę. I jakieś punkty są za coś, czy po prostu trzeba zabrać? Tak, mamy wszystkie, to musisz na mnie odebrać. Mamy do mnie po 1000. Prawie w guziczek. Dokładnie tam, gdzie bałwanek się jak w głowę strzelę, to no. Będzie drzewo, więc nie będę szedł. O, serce! Jezu! Serca bałwanka. Za późno. Bałwan jest zimny jak lód, nie ma serca. Świąteczny odcinek. Uśmiercimy. Dziwa, no. Miałeś 5 guziczków. No tak? Drugim razem, poczekaj. Sędzia, co na to sędzia? Przewodniczący komisji. Będziemy w guziczki komisji. Jest. To zmienia postać rzeczy, ja teraz będę wszystkie guziczki. To nie da się tak łatwo w guziczki. Takie pokojowe święta. By nie było żadnej kłótni przy stole, to coś, nie, coś no musi się dziać. Kinia. Czas na kinie, przy okazji uwiecznie przepiękną fryzurę świąteczną. Normalnie taka wikinga to jest w tym futrze. Matka broniącego stada. Broniącego stada? Tak, broniącego stada. Stad ją broni. Teraz jakiś wyrafinowany strzelec w takich rękawicach, które świadczą o tym, że być może to nie jest pierwsza zbrodnia. Zbrodnia smartfonem. Uhu. Daleko stoisz. Właśnie, właśnie. Oszukuję. Oszukujesz. Nie można tak daleko. Za daleko stoisz. No bo tutaj jest ta zielona. Oh, wow! Chyba w tą, pineskę. Może. O Jezu, z jakim cudem. No. Wow. Miał guzik, ale w kamizelce pod spodem. To trzeba poświęcić dalej. Na bitwie to były... Bez rozgrzewki. Częściej na bitwie. No teraz jak jest zimno, to rzadziej się strzela. Nikomu się nie chce wychodzić na... Chociaż w ogóle uśnicy w większości. Zrobił mu kolejny guziczek. Robion. W zaspę poszło. Trzeba się przygotować. Jeszcze nie zaczęłam. Dajcie mi. O! W 8. Albo i tak już nie ma nerwu. Na to wszystko. Nawet nie widzę. Szyję? Nie widzę szyjną. O. Rękawiczka. Joj. O Boże. Co to było? To samo co ja? Drzewo. Bałwanek sobie odpoczywa. Mamy teraz bombkę, będziemy ją zaraz rozbrajać. Jeszcze tutaj bombkę. Mamy strzały, które będą imitować dźwięk sani świętego Mikołaja już jak też. Jo! Nuda! Pozdrawiasz! Już jedną strzałę chyba mamy na dachu. To weź się parabolicznie od tamtąd do góry trochę. Właśnie, fajerwerki na Sylwestra. Możemy strzelać w Sylwestra. Naprawdę jak na Sylwestra. I trafiłeś tak daleka. Szok. Czad. Ty no, jak trafiasz! Weź to na mnie zagadek, bo nikt nie widzi, że trafia. Cały czas. Szok. Nie no, mistrzu! Ale to są Patriot. Yeah. Samo naprowadzalne.
albo jakby zamienić ten aparat w środku tej nasz, tego naszego balona, tego przezroczystego. O! Jak ożył z Assassin's Creed. No. Pamiętasz, jak robiłem orła? Ja. Druga gwiazdka! Wszystkie twoje. Jeszcze policzę panie. Trzy gwiazdki? Nie. Trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki to słodkie. Nie, cztery to słodkie. W wojsku. Zmieniamy cel i teoretycznie trafiłam w taką gwiazdeczkę, a teraz będziemy celować większą. Ale tamto to był czysty przypadek. A teraz trzeba będzie się postarać. Czy ktoś w ogóle widzi cel? Nie chodzi o tarczę, tylko o gwiazdeczkę, która jest na tarczy. Blisko! Ej! Czuję się otoczona. Teraz wystarczy pomiędzy, trafić? No. Tymczasem rozświetlił się pięknie nasz dach. Światełka migocą. A my nadal próbujemy ustrzelić pierwszą gwiazdkę. O, trafiłem w guziczka. Oj, tak uważam, że jest ramię gwiazdy zaliczone. O, rozwaliłem ten strzałę trochę. Czemu? No nie? Chyba nie. Czarne takie. Oho. A gdzie jest? W tarczy gdzieś? Jest, tam. No skup się, Adusia. Prawda, już ma trudniejsze warunki, bo trochę się ściemnia. Od razu? Wow! Cofam wszystko. Zafam małacy, bo już ciemnie. Ej, drugie też blisko. Mniej się krępuje. No i widzisz, i teraz zapeszyliście. A, no bo już trafiłeś, już nie musisz. Za pierwszym razem. Ale już nie musimy teraz oglądać. Może za mało. Ale też nie jest palce bolny. No. Mama była na spacerze z Remkiem, także od razu utrudnione zadanie. Od razu trzeba trafić w gwiazdkę. Mocno. Jeszcze dobra. I co? Wiesz co? Łatwiej ci będzie, jak rękę tu wyciągniesz, tak, tak, o, tędy. Masaż. Tak. Aha. Może troszkę tak przechylić. A ja sobie łapię, wiecie czym? No, i łokieć tylko, pamiętaj, daleko. Tylko tym, bo wtedy łatwiej, mniej boli, jak sobie tym zagięciami. Ale w ogóle co, tego palca. Puszczam to całe. Tak, po prostu wtedy wyprostujesz palce. Przy oddaniu strzału. Aha. Tylko pamiętaj łokieć sobie, dobra. O, daleko i ciągnij za sobą. Aha. O, pięknie. No to wie, bo będzie, że to ty. Nie, że nie. No. No, jak blisko! Jak daleko trafiłeś! Jeszcze pewnie w gwiazdkę. Szok. Dalej to lepiej. Stopie, bo ja się daleko widzę. Bez okularów, tylko daleko. Nie wierzę! Szok! To są strzały, które dają sygnał do ataku dla plemion. To uciekajmy. Ja poszłam obok. No i proszę, można być aktywnym święta. Wczoraj byliśmy na spacerze, dzisiaj strzelanie z łuku. To jutro obstawiam łyżwy jakieś może. Ja was tu zagadałam, w tym czasie Rafał znowu dwa razy trafił w strzelanie. No ale zobacz, jakiś mało. Duży rozrzut już mi się zaczyna taki. No bo ciemno jest mega już. No właśnie. Kwestie techniczne nas pokonały, ale będziemy nadrabiać urokiem osobistym. Przygotowujemy się właśnie do live'a. Proszę jeszcze tutaj zaprezentuję, Misiu, trzymaj. Tak. Bo ja muszę zaprezentować nasz statek. Bardzo się starałam, ostatecznie nagrywamy telefonem tego live'a. No i tutaj proszę, konstrukcja idealna. Pięknie. Tylko ci ustawiliśmy do tyłu. Ale super, no teraz jak już chodzi normalnie, to na to chodzi. Dacie nam transmisję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry! Jakie cudem już są trzy osoby? Ja jeszcze się na tym nie pojawiłam. Od godziny już jestem live. Udało się! Jesteśmy i witamy na najpiękniejszym, jedynym w swoim rodzaju, dziękuję, to będę mikrofonu, jedynym w swoim rodzaju występie, kolędowaniu rodzinnym z Remkiem i ze wszystkimi. Tak, chcesz coś dodać? Będziemy śpiewać i zasady są takie, że musicie być dla nas mili, bo to dla większości z nas pierwszy live. Tak, święta. Tak, będziesz to.
będą kolędy, mamy śpiewnik. Nie możecie nam podpowiadać, co mamy śpiewać, a my spróbujemy. I my tu mamy podgląd na live'a. Jeszcze nie mamy, więc jak to się da? Zabawiaj gości, zabawiaj gości. Dobrze, tak? Zaczynamy od pierwszej kolędy. Cicha noc. Okej, starsza kolęda. Ale ja się tu odnajdę jeszcze. Czy nas słychać? Bo to najważniejsze przy kolędowaniu. Napiszcie, czy nas słychać, a ja... Być może zaraz zobaczę. Ale kiedyś to odczyta. Za rok jak ogarniemy to. Szanowni Państwo, pozdrawiamy właśnie z live'a. Tutaj wszyscy nas oglądają na tym pięknym statywie. Musicie we vlogu zobaczyć, na jakim statywie stoicie, bo to jest po prostu hit, wygląda to pięknie. A my już to sobie śpiewamy, jemy mandarynki, kukurydzę i jest fantastycznie. I pozdrawiam wszystkich. I napiszcie, kto był na live'ie. Maciek, normalnie załatwiłeś i teraz reakcja. Kinga się żali, że na transmisji wyszła grubo, niespodziewanie. Maciek. Ale niektórzy dopiero na live założyli ciążę. Tak, wydawało im się. Ubaw mieliśmy. Świetne. Przed dzisiejszym świątecznym turniejem uczniczym zrobiliśmy sobie zdjęcie rodzinne. I coś z nim jest ewidentnie nie tak. Co jest nie tak na tym zdjęciu, słuchajcie. I ja tego nie dojrzałem w pierwszej chwili, ale słuchajcie, jak to jest możliwe, żeby w ogóle na ten moment, co my akurat sobie wybraliśmy, żeby zrobić zdjęcie, tutaj wszyscy ładnie, tu nic się nie zgadza, pies, proszę Państwa, mistrz drugiego planu, rozmazany tu, tragedia. To jest właśnie cały raper. Tak, takie rodzinne zdjęcie właśnie. Zobaczcie, jak Rafał się relaksuje przy nowej grze od Mikołaja. Jestem ciekawa, jakie masz dłonie. Pokaż. Nie, ciepłe teraz. O, myślałam, że takie zimne ze stresu, bo tak się wczułeś. Ja też się wciągnęłam już w fabułę. Siedzę sobie tam, montuję. Ale co chwilę zerkam. To jest The Last of Us. A ja powiem wam, że tak bardzo doceniam to, że to są takie nasze pierwsze od dawna święta, totalnie na luzie. Wszystko tak sobie na spokojnie ogarniamy i naprawdę możemy sobie też odpocząć i nie ma czegoś takiego, że jesteśmy w jednej walizce ze wszystkim tak, i tylko tak latamy. Od peronu do peronu. Tak jest, najpierw z jednego miejsca do drugiego, a później gdzieś tam na Flixbusa, a później z torbami lecimy gdzieś w deszczu, jak to zawsze było. Tylko tak naprawdę bez pośpiechu zbędnego i naprawdę bardzo przyjemnie jest. Zresztą mamy wolne i to też mega doceniamy, bo w tamtym roku też inaczej pracowaliśmy. Rafał w ogóle, ty chyba w pierwszy dzień świąt, czy w drugi? W drugi chyba pracowałeś, więc musiał też szybko wracać, zanim dojechał do Gdańska. Co tak naprawdę nie tylko na Wigilii no, byłeś tak na spokojnie i drugiego dnia już wyjeżdżałeś. Pierwszego dnia świąt wyjeżdżałeś. Drugiego dnia świąt już pracowałem. No. A teraz, no naprawdę nie dość, że święta mamy całe, totalnie na luzie. To jeszcze, no w ogóle tak jakoś sobie myślę, że bardzo, bardzo się cieszę z tych decyzji, które podjęliśmy. Doceniam bardzo mocno i jestem wdzięczna za to, co tu się dzieje i w ogóle, no relaks i szczęście i spokój. Też tak masz?
Czy teraz to walczysz o przetrwanie? Też tak mam. Ale teraz walczę o przetrwanie akurat. Okej, okay. Za spokojnie ci było, tak? Nie, jest okej. Okay. A wolę walczyć tu o przetrwanie, bo jak zginę, to sobie wczytam. Chyba czas zakończyć tego vloga. Czeka na nas odcineczek do obejrzenia. Jeszcze tu mamy takie ptasie mleczko świąteczne fajne od Mikołaja. A ja chciałem wam coś jeszcze pokazać, bo poprosiliśmy chłopaków, moich kuzynów, żeby wysłali nam zdjęcie w sweterkach tak, świątecznych. Musimy mieć dowód, tak, że proszę chłopaki bardzo. Też oczywiście w tle gierki, tak, także tak Bloodborne, możecie się poczuć, jakbyście razem grali. No. W swetrach świątecznych, no wspaniale, ja super, tu widzę jeszcze oksy, czadzior. No, ja uważam, że było dzisiaj super, dużo się działo. No i już mamy prawo teraz sobie na trochę relaksu, no i korzystamy z tego, że tak, mamy taki luz. Nie, żebyśmy się cały dzień nie relaksowali, ale to wiecie. Nie, to jest całkiem męczące, święta są bardzo męczące. Nie, ten to jest ciężka praca. Tak. Tak. Przepełnia mnie dziś wdzięczność, radość tak, i w ogóle takie wszystko to, fajnie że, było. Że naprawdę jest fajnie i że te wszystkie i strzelanie z łuku takie, jeszcze no, było, i turniej, w ogóle tak super przemyślane, nowa tradycja super świąteczna, fajne, no. Dzieje się dużo i naprawdę jest fajnie i aktywnie tak, też trochę mimo świątecznego obżarstwa. Tak, także my się już z wami żegnamy, dziękujemy za oglądanie tego vloga, dziękujemy, że tego live'a z nami przetrwaliście. Tak. No i zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem. To niech będzie nasz prezent na święta, tak, poprosimy. Tak, Święty Mikołaju, poprosimy dużo łapek w górę, tak, żebyśmy wiedzieli, że filmy wam się podobają. Myślę, że przez miesiąc vlogmasowania zasłużyliśmy, tak, tak łapkę, obstawiam. Tak, zasłużyliśmy. Znaczy no, vlogujemy codziennie nadal oczywiście. No i zapraszamy jak zawsze do śledzenia nas dalej jeszcze, bo też vlogi będą się pojawiały. Nie damy codziennie, wam spokoju. Zawsze. No, także do zobaczenia jutro!